Tradycja głosi, że w miejscu, gdzie stoi bazylika, już w 1243 roku znajdował się drewniany kościół. Obecną świątynię budowano w kilku etapach i trwało to niemal 160 lat. Kościół stoi na placu między ulicami Piwną, Chlebnicką i Świętego Ducha. Jest największą na świecie świątynią, która została wybudowana z cegły. Z daleka można zauważyć jej ogromną wieżę dzwonną i dwie smukłe wieżyczki. Świątynia przetrwała do dzisiejszych czasów bez większych zniszczeń, z wyjątkiem tych z czasów II wojny światowej. Wewnątrz bazyliki znajduje się wiele zabytkowych obrazów, malowideł ściennych i rzeźb. Pięknie zdobiony ołtarz główny przedstawia różne sceny z Pisma Świętego.